Witajcie podróżnicy, dzisiaj zabieram Was na popołudniowy spacer po Kopenhadze. Jakiegoś szczególnego planu, co chciałbym zobaczyć, nie mam, zdaje się na przypadek. Mam po prostu nadzieję, że przy okazji uda nam się cokolwiek ciekawego zobaczyć. No to ruszamy. Zaczynamy od Bajzlu, ale takiego konkretnego Bajzlu. Wolne miasto Krystiana. No to już trochę podupadłe siedlisko wszelkiej maści antysystemowców, hipisów, artystów, lewaków, komunistów, ludzi, którzy chcieli żyć poza systemem. A skończyło się tak, jak musiało się w Bajzlu skończyć. Podobno nie wolno robić zdjęć w tej okolicy, ale mnie to w ogóle nie dziwi. Pełno się tutaj narkotykowych dealerów kręci dookoła. Kopenhaga jest droga, ale są tutaj również atrakcje dostępne całkowicie za darmo. A dzisiaj spróbuję wejść na szczyt tej wieży. Tutaj nie musicie płacić. No widoki są fajne, ale strasznie wietrznie, głowę chciało urwać. No pora schodzić na dół. A to jest fajne. Gołębie wyświetlane na ścianach przez projektor. Zobaczymy, co tu jeszcze jest. Jakaś stara makieta. Nieźle się to prezentuje, co w środku? Dach. No i co? Moim zdaniem opłacało się czekać. Nie trwało to w moim przypadku zbyt długo, bo widok był całkiem fajny. A doszliśmy. Częściowo windą, częściowo po schodach do tego okienka. I to stamtąd właśnie patrzyliśmy z góry na miasto. Nie jest to najwyższy punkt, mniej więcej tak w połowie wysokości tej wieży. Ale fajnie, fajnie. Dobra, idziemy dalej.
Na za mną kolejna wieża. A co ciekawe, na jej szczycie znajduje się obserwatorium astronomiczne. A żeby było jeszcze fajniej, to można tam wjechać zaprzęgiem konnym dookoła murów wewnętrznych. Poprowadzona jest droga po prostu na sam szczyt. No a tutaj na rysunku możecie zobaczyć, jak ta podróż zaprzęgiem na górę miałaby się w ogóle udać. Pomysłowo, nie? Tak to wygląda od środka. Wjazd 40 koron. Możecie się tam udać na piechotę. Sobotnie popołudnie. Tłumy ludzi na ulicach, tak się rozglądam. Jakoś zbyt wiele się na mieście nie dzieje. Ale to nic nie szkodzi. Przejdziemy się kawałek dalej. Może jeszcze coś się wydarzy. No i co, udało mi się z pogodą, nie? Noc była beznadziejna. Padał deszcz ze śniegiem, a dzisiaj czuć tchnienie wiosny. Niewiele człowiekowi potrzeba do szczęścia. Trochę muzyki i bębenki. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ja się nie znam, ale oni wyglądali na zadowolonych z życia. Statua najwyższego człowieka na świecie. No trochę się wyróżnia z tłumu. Nie mogę powiedzieć. W środku takich osobliwości jest znacznie więcej. Dobra, idę dalej.
hej ho, do pracy by się szło. Tak sobie chodzę w poszukiwaniu fajnych miejsc, ciekawych miejsc i zobaczcie, jaki fajny pawilon znalazłem w środku miasta. Ładnie to wygląda. Przed wami zamek Rosenborg. Wjazd kosztuje 130 koron. Bardzo fajne miejsce. Niedaleko stąd powinien być ogród botaniczny. Spróbuję pójść w tamtą stronę. Pozostało mi się wybrać do najbardziej durnowatej atrakcji w tym mieście. Ach, może się domyślacie. No tutaj Państwowe Muzeum Sztuki. Idę i idę, trzeba przyspieszyć tempo.
Ale się zdziajałem. Dobra, to był żart. Trzeba naprawdę uważać, żeby na wirażu nie wypaść z drogi. No, tutaj mamy kawałek Irlandii w Kopenhadze. Fryderyk IX, król Danii, żyjący w latach 1947-1972. Słuchajcie, za chwilę pokażę wam najbardziej poronioną atrakcję tego miasta. Rozumiecie coś z tego? Ludzie siedzą tutaj i wpatrują się w tą syrenkę, jakby nie było w Kopenhadze ciekawszych pomników.